Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gierki Dig or Die. Nazywam się Sejszmot i tak, gierka wam się nawet bardzo spodobała. Zdziwiłem się, że było aż takie miłe przyjęcie tej gry. No ale okej, dobra, drugi odcinek, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak mówiłem, cały czas też analizuję, czy będzie z tego dłuższa seria, czy też nie. Na pewno nie bójcie się, sporo z tej gierki zwiedzimy pewnie. Mówiłem, 5 odcinków jest gwarantowanych, że na pewno będzie ich piątka. Czy więcej, to już się okaże. Zapowiada się, że może być więcej nawet. Ale zobaczymy. Na razie tutaj muszę się pobronić chwilkę. Na szczęście jeszcze nie atakowałem innych tutaj zwierzaczków, więc powinno być w miarę spokojnie. Bo tutaj wszystko zależy od tego, ile zwierzaków zdenerwujecie. Jak mało, no to będą leciały tylko te podstawowe, tak jak teraz widzicie. I to w większości problemów nie powinno nikomu sprawić. A, tam miałem lampę, widziałem. Lampę dorzucę jeszcze raz. Tutaj również. No i dobra, tam na górze oczywiście później zrobimy osłonkę, chyba że to w ogóle obniżymy w dół. W ogóle myślałem o koncepcji jakiejś, żeby to zbudować, ale ciekawie. I chyba zrobimy tutaj zejście w dół później. Nie wiem jeszcze jakiej wielkości tak naprawdę. Ale to wszystko wyjdzie nam w praniu prawdopodobnie. W ogóle przekopałbym tutaj całość. Jak najbardziej w dół się da. I zbudowalibyśmy tutaj swoją bazę. No i ogólnie też przydałoby się dzisiaj troszkę pozwiedzać, czyli pójść dalej, odkryć kolejne biomy. Zbudować ten do kopania kolejnego tieru, do tego potrzebujemy dojść do czerwonej ziemi. I najlepiej ten automatyczny jeszcze builder na kolejny tier zbudować. Shotgun is the best, naprawdę jeśli ktoś z was się zastanawia z jaką bronią tutaj biegać, to zdecydowanie shotgun. Później to minigun, laserki, ale to później. Spokojnie wam to później zademonstruję. To widzicie, oni tutaj wszędzie się rozkopują, więc tym bardziej warto mieć jeszcze inne bronie. Okej, pięknie, szoty poleciały. Teraz będzie automatycznie zabierze się robi dzień. I zaczniemy tutaj przekopywać ten cały teren. Żeby właśnie to miało ręce i nogi, zawsze warto obniżyć tutaj teren maksymalnie. I pamiętajcie o jednym, najlepiej budować się zawsze, dosłownie zawsze pod ziemią. Czyli tam, gdzie z tyłu macie jakąkolwiek powierzchnię. Wtedy się o wiele prościej buduje, idzie to sprawniej, szybciej. No i jest spoko, jak najbardziej. Dobra. To przeorajmy. Tam się w ogóle przekopują. Aj, te pieski są mega, mega irytujące. Naprawdę. One mega wkurzają, bo one się tutaj przekopują. Bym chciał to wszystko rozwalić. Dlatego właśnie powiedziałem wam, że trzeba jak najszybciej się da ogarnąć ten dół cały. Bo inaczej te psy będą tu wam wszystko będą sobie rozwalały. One tutaj od dołu idą, więc najlepiej, żeby wasza baza była jak najniżej, żebyście mogli się tutaj fajnie zabezpieczyć od wszystkiego, co się tylko da. I tak właśnie dzisiaj będziemy chcieli zrobić. Pozwiedzać. No ogólnie, baza to podstawa. Naprawdę. Jeśli nie zrobicie bazy, to zapomnijcie o tej grze. Tutaj później. Wiecie, na początku jest easy, bo to jeszcze idą podstawowe tylko i wyłącznie jednostki, ale później, gdy dochodzą jeszcze nowe stworzenia, one są o wiele bardziej wytrzymałe, od razu wam powiem, to jest, no, ciężej. Oczywiście możecie tu brać lepsze działka kolejnych tierów, one są mocniejsze, ale tam potrzebne jest aluminium. To też nie jest prosto jeszcze go uzyskać na początku, więc to sprawia nie lada problemy. Teraz tylko tak o, ile tego ja potrzebuję przeorać? Niech ja się zastanowię. Tyle na pewno. Jeszcze chyba bym poszedł w dół tak naprawdę. To teraz... Czy chcę całość budować dzisiaj, czy tylko i wyłącznie wstępną obróbkę zrobimy? I zrobimy, że my będziemy w powietrzu, będziemy się bronić. A oni będą na dole. Więc co tak chyba zrobię. Więc ogólnie zrobimy koncepcję taką, że my będziemy się już bronili u góry. Czyli to będzie moja baza taka jakby podstawowa. U góry całkowicie ona będzie osłonięta od wszystkiego, co się tylko da. Wejście zrobimy od dołu. Ej, wskoczysz tam, panie!
Ty, kurczę, Mario prawie jesteś. Ach, no dobra. Coś mi to nie wyszło. Zróbmy w takim razie to w ten sposób, że ja się tutaj podsadzę. I potrzebuję więcej tych platform do chodzenia. Zresztą wy Terrarii bardzo dobrze te platformy wszyscy pewnie znacie. One te były też mega wykorzystywane i promowane, bo wreszcie się... Bo tak naprawdę się wykonywało je zawsze, za każdym razem. Dobra. Od dołu wszystko zrobimy. Jak teraz zrobić z tym przejściem? Czy te w ogóle platformy tylko i wyłącznie postawić, czy jak? I do którego miejsca się tutaj przekopujemy? Kurczę, właśnie się zastanawiam cały czas. Jak bardzo obciąć tą górę, żeby dać sobie więcej miejsca do chodzenia później? To też rozwalimy całe chyba. Okej. A tutaj pójdziemy po całości, tutaj też to rozwalimy wszyscy, tylko to się... Tylko the fuck! Safe! Co to było? To nie było dobre, to nie było dobre. Ej, mogłem sobie wskoczyć tam na górę. Okej, w ten sposób. I przeorajmy ten teren. Okej. Jak widzicie, teraz mamy taką już podstawę jakby. Czyli my jesteśmy na górze, pod spodem oni będą chodzili. I teraz tu możemy już się bronić. To jest idealne miejsce do obrony teraz. Gdyż tak, zrobimy sobie tutaj wejście oczywiście. Ale na tym wejście, te wejście będzie samo będzie mocno osłonięte. Teraz tak o, dół oświetlimy, przynajmniej tak wstępnie, dwoma sztukami. Tutaj wskoczymy tylko. Boków nie mogę, ale mogę tutaj oświetlić to wejście nasze. I potrzebujemy tam działka. Weźmiemy te rozwalone. Teraz może je przełożymy troszkę inaczej. Ten damy u góry. Albo może wydamy jeszcze inaczej. Mamy tutaj działko. I tak samo zrobimy z tej strony. Damy tutaj działko i kolejne damy tutaj już u dołu. Czyli tu i tu. Jak widzicie, te działka już w nich strzelają. Jednakże ciągle mi tutaj działka gdzieś w środku. Tutaj u góry potrzebuje działko jedno na pewno. Które będzie się zajmowało tymi, którzy tutaj będą próbowali już nam wejść. Teraz tak, jedno naprawcze na pewno zrobimy. To jest ogólnie fajne, bo to nam będzie naprawiało wszyściu, tylko co się tylko da. To ma mały zasięg tak naprawdę. To bym musiał postawić jeden poziom niżej. Albo tutaj. Ale w dół. O, widzicie, to jakby stało to w tym miejscu byłoby to idealnie, bo by naprawiało nam wszystko, co jest z dołu. Ale to i tak nas nie satysfakcjonuje. Więc potrzebuję to postawić tutaj. Chyba tutaj. Będzie naprawiało tą część i tą. Później dobudujemy jeszcze jedno działko w tym miejscu i w ten sposób obrobimy całość. Aha, tak to musimy zrobić. Teraz tylko załatwmy tą podstawę, czyli to przełożymy teraz. Teraz ten, na tą stronę. No i dobra. I mamy naszą już obronę podstawową. Tego chyba nie możemy zamontować inaczej, prawda? Gdzieś tutaj, gdzieś z boku. Coś z tego typu. Nie, nie możemy. Niestety. Niestety tak się nie da zrobić. Troszkę szkoda, tak naprawdę. Tu. Ach, nie mam pomysłu, jak to można inaczej zbudować. Więc teraz, jak już to mamy załatwione. O, tu zrobimy jeszcze takie wejście. O, idealnie wręcz. Czy mogę jeszcze jakieś działko zbudować? Jedno, drugie, trzecie. Trzy działka mogę strzelić. To ma naprawcze aż do tego miejsca, czego na pewno rozwalimy te osłonki tutaj. Okej. I tu zbudujemy po innym działku dodatkowym. I u góry, na obronę. Słuchajcie, ty nie sięgałeś tutaj do środka, prawda? Ty nie sięgałeś tutaj, żeby z dół zrobić jeszcze jeden. Tutaj chciałem coś postawić. Ale on już nie daje rady tam. Dobra, strzelimy tutaj w takim razie. No i dobra, niedługo będzie znowu noc. Fuck. Nie zdążyłem, żeby gdziekolwiek wyjść nawet. Ale możemy udać się tutaj do kopalni przynajmniej. Tu i tak jak widzicie jest tutaj... Troszeczkę tego stworzenia jest. A jak mówiłem, shotgun to jest najlepsza broń, jaką tylko można sobie tutaj wynaleźć.
No i na pewno warto ją zawsze mieć. Jak ktoś tutaj troszkę się wybierz w te tereny, pozbierajmy przynajmniej to, co możemy. Potrzebuję zdobyć węgiel, bo węgiel jest potrzebny do minigana chyba. To jest dosyć przyjemna broń. Na pewno by to mi zastąpiło ten podstawowy karabin, który mieliśmy na samym początku gry. To by mi to na pewno zastąpiło. I jeszcze potrzebuję zebrać od piranii te moduły naprawcze, żeby stworzyć sobie jeszcze jedno to działko naprawcze. To też byłoby mi teraz mega, mega potrzebne tak naprawdę. A to musiał do wody wskoczyć. Jest późno, no ale chyba zdołamy tam wejść. Nie wiem, czy to mówiłem w poprzednim filmiku, czy też nie, ale ta gra charakteryzuje się tym, że tutaj nie ma odnowy postaci, tak jak to, co znacie na pewno z Terrarii, że jak zginiecie, spoko, spoko, jak gracie na niższym trybie, to możecie spokojnie grać dalej i nic się nie stało. Nawet możecie odzyskać swoje rzeczy na tych niższych poziomach. Tutaj tak nie ma. W tej gierce, jeśli zginiecie, to przykro mi bardzo, ale musicie odsejwować grę. Tak, żaden postęp się nie zapisuje, a wręcz wszystko to, co wykonaliście wcześniej, zostaje wam utracone. Dlatego tutaj naprawdę trzeba uważać, żeby nie ginąć głupio, bo zrobicie sobie nie lada problem. I no, gierka jest przez to o wiele bardziej wymagająca. I ja to lubię, tak. Mnie to się właśnie w tej gierce mega podoba, że nie ma tak łatwo, wbrew pozorom oczywiście. Chociaż część z was i tak powie, save, ta gierka jest mega łatwa. Grałem w to 10 lat temu, no dobra, rok temu. Ta gierka ma chyba półtorej roku tak naprawdę. Dobra, udało się wejść. Mam nadzieję, że potwory będą miały takie same problemy ze wskoczeniem jak ja. Mhm, jasne. I naprawa teraz w tym miejscu. Tak, dokładnie. I w tym oto momencie nasze działka tutaj u dołu ma już automatyczną naprawę, więc powinno być troszeczkę łatwiej. Czemu tak mi się wydaje? Tu damy jeszcze po jednym działku, więc teraz to tak. Tutaj mamy dwa działka, tutaj mamy dwa działka i linia obrony podstawowa jest już wykonana. Mam nadzieję, że to zadziała. W tym systemie teraz widzę, że te działka przydałoby się podnieść tutaj. Bo inaczej one tutaj prawie nic mi nie pomagają. No i dobra, tutaj jeszcze damy dwa może na tak zwaną podbitkę. No i dobra. Linia obrony jest już gotowa. Teraz ja się tutaj mogę spokojnie schować. I tak naprawdę mógłbym nawet i wyjść teraz z gry i zostawić już grę uruchomioną. Bo teoretycznie nie powinni mnie się oni tutaj dostać. Przynajmniej w teorii tak to wygląda teraz. Ale wiecie, że to bywa różnie. Ale ten dół, no jest mega fajny. I to jest właśnie najfajniejsze. Teraz, tylko co jakiś czas mogę tam schodzić na dół, zbierać itemki i wracać z potem na górę. Ale to chciałem zamontować chwilowo przynajmniej tutaj, żeby to mi naprawili. Tu się mogę to rozwalić i postawić na nowo. No ale po co, prawda? Jak mogę to w ten sposób obsłużyć. No i teraz chodźmy na dół. To jest mi potrzebne. Po co to było? To też miało jakieś tam zastosowanie. Muszę tutaj stworzyć schodki na dół, żeby te psy zganiać w moim kierunku. Pieski, halo? Halo, halo? No chodźcie, chodźcie. Chodźcie, maluchy. Halo? No proszę do mnie. Dobra, chodźmy tutaj jednak. Ja mówiłem, tutaj ten teren rozwalmy, żeby oni tutaj przyszli na górę do mnie. Może to jest dziwne dla was, że ja im specjalnie tutaj stworzyć wejście. Ale wiecie, skoro oni mają mnie tutaj irytować i mają tutaj mi hałasować, przeszkadzać, to niech przynajmniej przyjdą na górę i da to się normalnie, cywilizowanie zabić. Tak, wiem, że to było brutalne, to co powiedziałem, no ale taka jest prawda. Dobra, potrzebujemy teraz surowce. Spróbujemy teraz pójść do strefy do czerwonego piasku. Tam oczywiście mieć aktywowały szebatki,
który chciałem zabić. Potrzebuję na pewno tylko ściany betonowe. Potrzebuję na pewno podpory. Nie wiem, sobie za mało. 23 ściany, 14 podpór. Trochę mało się wydaje. Ale zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądało. Więc póki co, przejdźmy tutaj. Zrobimy takie pseudo wejście dla nas. I teraz tego shotgunem możecie sobie przyspieszać chodzenie. Jest to przydatne czasami. I oczywiście podczas drogi warto przeorać tutaj wszystko coś, co się da. Oczywiście to są surowce, które no warto mieć. Lepiej coś mieć, niżeli czegoś nie mieć, prawda? Bardzo proste, życiowe i logiczne, powiedzmy. Dobra, teraz tutaj. Jak mówiłem, widzicie, taka prosta rzecz, a cieszy. Wiem, że marnuję tego, sporo marnuję, ale uwierzcie mi, że później to się spłaci. Teraz jako wszystkie kwiatki, tutaj mam kwiatki akurat, będą mi mega potrzebne. I ciebie muszę zabić niestety. Wybacz mi bardzo, mój ty drogi przyjacielu, ale ciebie potrzebuję. Więc to było trzeba akurat rozwalić. I kwiatki też oczywiście są potrzebne. Tam na górze macie właśnie wyspę. Tam jest jakiś surowiec. Jeszcze tam nie byłem, żeby nie było. Ach. Wleciał mi na główkę idealnie. Ale no, żelaza to ja nie podaruję. Ja go bardzo mocno potrzebuję. Fuck, już jest 16 minut. Dobra, wiecie, zostawię to żelazo. Dam tam oświetlenie na wszelki wypadek. I lecimy do przodu, tak naprawdę. O, i tutaj oświetlimy całość. Bo jak mówiłem, chcę tutaj wejść. O, tu macie właśnie ten fragment. Tam macie tą skałę, a tu macie taką wielką przepaść. I co teraz musicie zrobić? Most na tamtą stronę. I w tym miejscu zaczynają się nowi przeciwnicy, tak zwane babki. Teraz macie informacje. Jeśli zabijesz nowy gatunek, to będzie ci się pokazywało w tej inwazji całej. Więc już w tym momencie dostałem tych przyjaciół podczas inwazji. Czyli to, co się dzieje teraz w nocy, to oni mi też przyjdą. No, nie będzie to za miłe, po prostu wam powiem. To nie będzie miłe. Teraz tego przejście. Budujemy w tym miejscu. Zaczynamy najpierw od ścianki i most. To tak, o, tutaj jak mówiłem, jest fizyka. Więc teraz jak zobaczycie sobie, jak będę chciał tak zbudować do przodu, to tutaj zaczyna się już załamywać. Po to są właśnie te wszystkie podpory. Teraz kładziemy je. Dzięki temu możemy pójść troszeczkę dalej do przodu z naszym mostem. Oczywiście też nie mega daleko. O, widzicie, już w tym momencie ta podpora się rusza, więc już tam nie możemy iść do przodu. Dajemy kolejną podporę i próbujemy to tak wzmocnić, żeby ona się przestała chwiać. W tym momencie już się ona nam nie chwieje, więc idziemy jeden krok dalej i już wiemy, że dalej nie zbudujemy się. Najlepiej teraz w tym momencie to rozwalić. I to jest stabilny most. Mam tylko dwie sztuki. Będzie bardzo mało tego. I teraz tego, ja zrobię tak, że dam teraz zapis automatyczny i spróbuję przeskoczyć na drugą stronę. Jak oczywiście za pomocą shotguna. Pięknie. I w tym momencie potrzebuję zbudować most powrotny dla siebie. Na pewno nie zrobię, żeby on sięgał do końca. O, już teraz on tutaj się rozpada. Podpora w tym miejscu. Usunie ten efekt niby. Ale już kolejny punkt chyba już będzie. Pozwalmy to. Dobra, jest w porządku. Taki most mogę maksymalnie zbudować. I on mi wystarczy na razie. Ten kawałek mogę przeskakiwać ze shotgunem, więc problemu to mi nie robi. Tam większego oczywiście. Problem jest, no ale nie jest aż taki bardzo uciążliwy dla mnie. Dobra, i te kwiatki właśnie potrzebuję na zbudowanie kolejnego tieru. Tieru tego do kopania chyba nawet. Jeszcze jest dzień, więc bardzo fajnie. Teraz ta noc będzie dla mnie ciężka. Tym bardziej, że przez to wszystko, że tutaj poleciałem w tym kierunku, to
Nie mam nowych działek obronnych. Na jednostki latające oczywiście. Ale takie zwykłe to mam, prawda? Bo to jest, ten cały dół jest mega zabezpieczony. Ale na górę, no nie mam prawie nic. A te batki by doleciały na górę. Teraz tylko do tych batków ja muszę zbierać jeszcze to. 3 sztuki Solar dadzą mi możliwość posiadania mapy. I to też jest mega przydatne. Wtedy tutaj w tym miejscu dostaniemy mapkę. A i to będzie fajne, przyjemne. Ale chciałbym oczywiście do tego zdobyć. Ach, nie ma nic. No i dobra. A teraz przydałoby się przeskoczyć. Chyba że pójdziemy jeszcze na chwileczkę na dół. Tutaj jest żelazo. Żelazo jest, ale już jest całe zakopane i... Czy ja chcę się teraz bawić w to? Właśnie. Oj. Chcę się w to bawić. Zdecydowanie chcę się w to bawić. I teraz jak tutaj widzicie, od razu jest... O jest, mam od razu 3 solarki, więc fajnie. Ty gin. Po co ja zbieram teraz węgiel? To właśnie jest węgiel. On mi będzie potrzebny do minigana. Tak jak wam mówiłem zresztą już. Ile go mamy? 9. Nie pamiętam ile jego było potrzebnego. Ale tak więcej nie zdobędę. I już się robi nas naprawdę późno. Więc przydałoby się już stąd uciekać jak najszybciej się da. Zbieram jeszcze maksymalnie dużo. Żeby zaraz... Jak będę już w bazie, żebym mógł zbudować cokolwiek do obrony. Dobra, wystarczy. Uciekamy teraz stąd. Muszę teraz, no mam mało czasu, naprawdę mam bardzo mało czasu na przebiegnięcie całej tej odległości. Tak żeby, fuck, udało się, nie zginąłem. Przynajmniej tyle. Teraz oczywiście już tylko i wyżej biegniemy, olewamy wszystko, nic nie zbieramy. Dosłownie nic, tylko i wyłącznie teraz nam zależy, żeby stąd uciec. Dla ciekawskich, tam na górę, na tą górną wyspę, nie mogę wskoczyć przez shotguna. Shotgun ogólnie, jak do góry będę strzelał, ma określoną wysokość maksymalną, do jakiej może mi on podnieść. Więc nie ma szansy, żeby mnie podniósł aż tak wysoko. Chyba zdążę bez problemu tam dobiec. Czy doskoczyć? Dostrzelić się? Jakoś tak. Zbieramy sobie już to, bo już jesteśmy w miarę chyba blisko. Więc powinniśmy zdążyć z tym wszystkim. I sobie wykonamy od razu mapkę. Tier kolejny. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, no to też trzeba zrobić. Jest już nasza baza. Fajnie, udało się. Już się bałem, że... No, może być słabo. Dobrze, pierwsze co? Nie mogę wykonać sobie modułu naprawczego. Działka mogę. Wykonam jeszcze 2. Działka postawimy tutaj. Ok. Może wygram jeszcze jedno działko. Tutaj jako trzecie. I w tym momencie... Tego ciągle jeszcze nie mam, spoko. Ale mam już mapę. Teraz w tym miejscu, jak widzicie, nowo odkryte tereny będą mi się pokazywać. Ona jest automatycznie, jest ona włączona. Więc spoko. Dalej. Skoro to już mam, kolejne tiery byśmy powykonywali. Czyli teraz tutaj tier trzeci buildera i tier trzeci budowniczego. Tylko właśnie co jest ważniejsze dla mnie teraz? A nie, nie mogę. Dopiero na tym tierze mogę go wykonać. O, w porządku. W takim razie teraz budowniczy tier kolejny. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Nie. Zaawansowana wieżyczka naprawcza. A to są kolejne działka. No właśnie wymagają tego aluminium. Jeszcze nie doszedłem, jak się w ogóle go robi. Ale to tak cichutko, nikt o tym nie wie, prawda? To są w ogóle wejścia fajnie. Tylko potrzebujemy zwykły kamień pod to. Trzeba to zrobić. O, jest. Czerwony klejnot. I koralowiec. Koralowca zdobędę, prawda? Rozwaliłem go, prawda? Ale tylko po to, żeby go postawić jeszcze raz.
Ja już sobie go postawiłem bez kosztu żadnego wręcz. I jeszcze, ha, postawiam tutaj szyjonego. Oni tutaj się jednak dostają już wreszcie, bo widzicie? Mówiłem, batki są ciężkie. Mają one więcej życia. Właśnie teraz mi rozwaliły działko, którego nie zebrałem niestety. Fuck, mogłem go zebrać. Zrobimy tutaj otwarte przejście w tych miejscach. Co wy na to? Żeby jednak moje działka mogły tutaj więcej podziałać na nich. Ej, nie bij moich tutaj rzeczy. Fuck, mówiłem, jest ciężko teraz już. Jest już teraz o wiele, wiele ciężej. Nie rozwalaj go. Okej. Nie mam teraz tych klejnotów białych. Niebieskich. Dobra, ale przeżyliśmy tą falę, więc to jest najważniejsze. Było ciężko. Nie ukrywam. Co tam? Było to jasne. Tego jasnego nie kojarzę, co to mogłoby być. Teraz dobra. No, niebieskie kryształy. W tą stronę za bardzo nie chcę iść, bo tam dalej będą kolejne te latające. Bo tam będzie biom zimowy. Czy jakoś tak tam powinien być, przynajmniej w tamtym kierunku. Więc tam oczywiście ja nie chcę iść za bardzo. Upchanie się w tamte biomy, no nie jest za ciekawe. Ale te oto rybki z miłą chęcią pozabijam. Nie ukrywam, rybki są bardzo ważne. Te moduły naprawcze, no trzeba mieć, po prostu trzeba je mieć. Najlepiej moduły na pracę budować w taki sposób, żeby one się łączyły ze sobą. Czyli na przykład, jak macie moduł naprawczy, który leczy wasze działka, to przewidźcie jeszcze moduł naprawczy, który będzie leczył ten moduł naprawczy. Wiecie, o co chodzi. Żeby one same się mogły naprawiać. To jest o tyle istotne, że jak wam będą niszczyli działka, spoko, możecie je bez problemu naprawić, ale jak wam będą chcieli niszczyć moduł naprawczy, to on się sam nie naprawi. Nie. Go dopiero możecie naprawić innym modułem naprawczym. Dlatego warto, żeby one były blisko siebie. Potrzebuję więcej właśnie żelaza. Na szczęście mam tutaj jeszcze cały złom. I wykonamy jeszcze jedną sztukę modułu. Dlatego zbudujemy go w tym miejscu. I widzicie, on łączy się razu z tym, bo widzicie, jest na tym obszarze, więc automatycznie ten z dołu też go będzie naprawiał. I teraz tak to zbudujemy i automatycznie zasłaniamy tą część. Oczywiście przydałoby się też dobudować tam działko, strzelić jeszcze jedno. Więc weźmy stąd działko i postawmy w tym miejscu. No i dobra. I to już będzie załatwione tak naprawdę. Więc to już mamy z głowy. Przydałoby się jeszcze oczywiście jeszcze jeden moduł naprawczy. Ale to ogarniemy. Piszcie mi ogólnie swoje rady, swoje pomysły na linię obrony, ale oczywiście twoje autorskie jakieś przemyślenia, a nie, że wiecie, a widziałem gdzieś tam u zagranicznego youtubera, że się tak zbudował. No właśnie nie, to być właśnie fajnie, a wszystko autorskie, żeby to jak najlepiej się oglądało. Widzicie, jestem na kratce, jak mówiłem, przy tym chyba 730, więc się tam mało pomyliłem. Dzięki wielkie za oglądanie i spotykamy się w kolejnym odcinku z Dig or Die, czyli kop lub gin. Na razie wszystkim, hej, pa. A to rozwalę.